Moi drodzy, ta miłość, która jest tak bardzo podważana, odrzucana, kwestionowana, ośmieszana, miłość, która tak naprawdę wystarczy do tego, abyśmy odrzucali zło, abyśmy szli drogami bożymi, abyśmy chcieli wzrastać. To ta miłość, o której dzisiaj mówi Ewangelia, do każdego człowieka bez wyjątku. Taki jest Bóg. Z druga część znowu problemy na poziomie populizmu, i walki o to, czym pentagram jest, czym pentagram nie jest. Ja chcę pokazać dwa stanowiska i choć trochę światła, chociaż trzeba by było dłuższego wykładu, żeby tę rzeczywistość zobaczyć i przedstawić. Chcę pokazać wam z dwóch stron, chociaż to absolutnie to, co dzisiaj zrobimy, pewnie nie wyczerpie tematu, który jest długi. No, mam nadzieję, że zostanę dobrze zrozumiany, nie jako ten, który. Popiera zło, tylko także pokazując, że ktoś może na przysłowiowy pentagram zupełnie inaczej patrzeć. Dla nas, katolików, to, ale nie będę więcej mówił, idziemy do Jezusa. Panie Izu, wielu spośród nas dzisiaj, wybierając się do kościoła, czyta czytania Mszalne, przygotowuje się do tego spotkania z Tobą najpierw w Słowie. Wielu spośród nas. Planując ten dzień dzisiejszy, planuję mnóstwo różnych dobrych rzeczy do zrobienia, aby Tobie oddać chwałę, aby być bliżej Ciebie. A my chcemy najpierw w siebie Tobie zawierzyć wobec tej niedzieli, którą dzisiaj przeżywamy, kolejnej niedzieli naszego życia, którą nam podarowałeś. I oczywiście jak od kilku tygodni, tak i dzisiaj. Czytamy ten jeden punkt katechizmu Kościoła katolickiego w tym zawierzeniu. Punkt 16 brzmi, trzecia część katechizmu ukazuje celostateczny człowieka stworzonego na obraz Boży, szczęście oraz drogi wiodące do Niego, prawe i wolne działanie z pomocą prawa i łaski Bożej to jest w dziale pierwszym działanie, które wypełnia podwójne przykazanie miłości Wyrażone w dziesięciu przykazaniach, dział drugi. Czytamy tak, Panie, systematycznie, podczas tego momentu, w pierwszej części rozważania, by katechizm także w ten sposób przeczytać, dzień po dniu. Działaj w nas, Panie, na wszelkie możliwe sposoby. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Posłuchajmy słowa. Jezus powiedział do Nikodema, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Witajcie, kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewangelia, która dość często przewija się w różnych kontekstach, jeśli chodzi o, o, o wiarę, jeśli chodzi o nasze patrzenie na wszystko to, co jest dookoła. No i przede wszystkim to, co przebija miłość. Ta miłość jest nieustannie pokazywana przez Jezusa na różnych odcinkach jego działalności. Jezus. Pokazując tę miłość Ojca, pokazuje sens swojej misji. Potem Augustyn napisze kilkaset lat później, że Bóg kocha nas pełnią miłości w tym momencie, w którym my gdzieś przed Nim jesteśmy. Czyli tam jest takie zdanie użyte przez Augustyna: Nie może nas kochać więcej. Więc na czym polega problem? Ale na tym, że my nie potrafimy się otwierać na tę miłość. Że my tej miłości nie dowierzamy, że my tę miłość kwestionujemy, że ta miłość, słuchajcie, jakby jest za zasłoną, nie docierając do głębi naszego jestestwa. To się wiąże z różnymi problemami, między, między innymi z tym, że Pana Boga oskarżamy o różne rzeczy, które tak naprawdę nie mają się nijak do tego, by go o to oskarżać. Zobaczcie. Komunikat Konferencji Episkopatu Polski, który mówił o tym, że nie ma czegoś takiego jak grzechy pokoleniowe. To jest pokłosie między innymi oskarżania Boga, które miało się dokonać przez to, że jakieś grzechy przechodzą z dziada, pradziada na ciebie. No to gdzie jest w tym wszystkim sens śmierci, odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa? Ktoś powie, no tak, że księdza, ale przecież skutki tego, że ojciec pije, są obecne w życiu syna, którego to ojciec pije. Skutki to jest zupełnie co innego, bo przecież zachowania, które człowiek w swoim życiu niesie, są właśnie często wypadkową tego, jaka sytuacja była w domu, w jaki sposób podchodzili do niego rodzice znamy dokładnie to powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiągnie. Przecież wiemy, wiele razy czytowaliśmy te powiedzonka o małym Jasiu, który staje się dużym Janem. Natomiast to są dwie zupełnie inne rzeczywistości. To, jaki jestem przez kwestię, w jakim środowisku się wychowuję, wcale nie oznacza, że ciąży nade mną jakieś piętno wynikające z tego, że taki lub taki był Czyjś ojciec, czyjś dziadek, czy jeszcze bardziej pradziadek. Przyszła do mnie kobieta i mówi, że chce, ona chce zamówić szereg mszy świętych. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Z tego powodu, że ktoś tam jej powiedział, że u niej prawdopodobnie w rodzinie dwa pokolenia wcześniej dziadek, czyli dziadek, pra-pradziadek, tak zgodził się na aborcję u swojej żony, no i te skutki tego grzechu ciągną się do dzisiaj. Jakiś dramat. Jeszcze gorsze jest to, że ktoś, mówiąc o tym, mówił argumentując, że to wiesz z Bożego Ducha. Drodzy sprzeczności wynikające z tego, właściwie inaczej, zobaczenie tego, że to jest nieprawdziwe, jest w pierwszym kluczu zobaczenia tego, że tak nie naucza Kościół. Duch Święty nie może podpowiadać rzeczy sprzecznych z nauczaniem Kościoła. Więc yy, zwyczajnie doszło do tego, o czym wspomniałem wcześniej, że, że Kościół musiał zabrać głos w sprawie grzechów pokoleniowych. One mi dzisiaj bardzo jakoś tam podchodzą pod dzisiejszą Ewangelię. No ale dostałem też pytanie. I oczywiście artykuł stosowny z Wysokich Obcasów, jeśli chodzi o pentagram i o to, co zrobiła jedna z sióstr zakonnych, jeśli chodzi o takie żądanie od jednej z uczennic wyrzucenia tam przyborów szkolnych. Posłuchajcie, przeczytam, żeby, żeby w żaden sposób nie przekręcić tego. Co zostało tutaj napisane. Niektóre siostry zakonne rozdają komunijnym dzieciom na absurdalne, przykład absurdalne rachunki sumienia, w których znaleźć można takie pozycje, jak nieczyste myśli w przypadku zaledwie dziewięcioletnich dzieci. Inni nauczyciele pokazują nagrania z egzorcyzmów. Szczęścia nie miała także jedna z uczestniczek Twittera, posługująca się tam pseudonimem. Która podzieliła się z innymi internautami wspomnieniem, że z jednej ze szkolnych lekcji religii. Katechetka w podstawce nam powiedziała, że wszystkie te, ale wszystkie gwiazdki pięcioramienne są znakiem diabła, i nawet kazała mi wywalić moje ukochane długopisy i w gwiazdki. Oczywiście dalej mamy o tym, to jest źródło gazeta.pl i Twitter. Kobieta, dalej jest taki tekst. Kobieta wykazała się brakiem wiedzy. Dla wyjaśnienia należy zaznaczyć, że pentagram, o którym zapewne myślała kobieta, według niektórych teori, teorii, symbol pięciu najważniejszych życiowych zasad: sprawiedliwości, miłości, cnoty, mądrości i prawdy. Dopiero gdy tenże pentagram zostanie odwrócony, staje się popularnym symbolem satanistycznym. Ale śmiemy wątpić, że właśnie takie wielokąty. Zdobiły długopisy uczennicy. Poza tym warto zwrócić uwagę na fakt samego szacunku do dziewczynki, któremu przeczy nakaz wyrzucania jej własności do, do kosza. No nie ma się co dziwić, że tak, a nie inaczej znowu reaguje gazeta. Akurat jeśli chodzi o tę opcję, no to, no to jednym zdaniem nie ma się co dziwić. Natomiast co my czytamy o pentagramie, że nazywany jest także gwiazdą Pitagorejską, że jest to figura geometryczna, wielokąt gwiaździsty, jest jednym z najbardziej tajemniczych emocji y, ezoterycznych znaków, dlatego, y, y, zwłaszcza dlatego, że ludzie boją się właśnie pentagramu, był zawsze postrzegany jako talizman władzy i często budzi strach. Znak ten jest symbolem pięciu głównych zasad miłości, mądrości, prawdy, sprawiedliwości, cnoty. Jest to pięć cech, które człowiek musi mieć, aby stać się doskonałym bytem. Pentagram wyobraża serce człowieka, przypomina mu, że może żyć i wykonywać swoje obowiązki tylko z pomocą swojego Ojca Boga to On jest źródłem światła, mocy dynamicznej i magicznej. Yy, pentagram symbolem zła takie pytanie wielu ludzi na świecie Zachowuje błędne przekazanie, że, przekonanie, że pentagram jest symbolem zła, które osposabia diabeł lub szartan. W rzeczywistości symbol ten nie ma nic wspólnego z Biblią lub judeo-chrześcijańskimi pojęciami dobra i zła. Symbol pentagramu symbolizuje to, że człowiek ma do czynienia jego duchowe i fizyczne wnętrze. Temat użycia pentagramu w jego kręgu w magii jest bardzo złożony a jego początki są stosunkowo nieznane. Pięcioramienna gwiazda według niektórych wyobraża cztery podstawowe żywioły – ogień, ziemia, powietrze, woda, a piąta odnaga uosabia ducha. Okrąg wokół nich tworzy życie, odnoga wskazuje na górę, może prezentować denominację umysłu nad materią, która jest więźnie w pra praw e, kosmosu. Odnoga… E, skierowana na dół reprezentuje świat fizyczny dominujący w świecie duchowym i jest związana z czarną magią. Inne źródła określają jego pochodzenie w chińskiej filozofii e, jako pięciu elementów takich jak naturalna równowaga pomiędzy ogniem, wodą, e, ziemią, drzewem, metalem. <laughs> w tej teorii czubek kierunek czubka nie ma nic wspólnego z dobrem czy złem. Prawdziwe pochodzenie tego symbolu jest dość niejasne, choć ten symbol został ten symbol, symbole zostały znalezione w czasach prehistorycznych, a pentagram pojawił się prawdopodobnie w Mezopotamii około 3000 roku przed Chrystusem. Dlaczego zajęłem się tym tematem? Dlatego, że pomieszanie z poplątaniem i znowu przedziwna rzecz, żeby uderzyć w Kościół. Moi drodzy, absurdalne rachunki sumienia czasem rzeczywiście funkcjonują i tutaj dlatego trzeba ogromnej wrażliwości na to, by zobaczyć, co dzisiaj Kościół nazywa złem, a co, czego złem nie nazywa. Czyli wracam do tego artykułu. Bo przecież, na przykład, tutaj w tym artykule, który, który mamy w gazecie, jest mowa z jednej strony o nieczystych myślach w przypadku zaledwie dziewięcioletnich letnich dzieci, a z drugiej strony jest wyśmianie tego, że. Wszystkie pięcioramienne gwiazdy są traktowane jako zabobon i magia. No i tutaj ewidentnie autor tego artykułu jakby nie widzi tego, że dzieci rzeczywiście mają problemy, jeśli chodzi o. Ja nie mówię, że wszystkie dzieci, ale że dzieci mają w tym wieku problemy, także jeśli chodzi o sferę czystości. Może to dziwić w tym momencie, może to szokować. Ale proszę zwrócić uwagę, wracam tutaj szczególnie uwagę rodziców na to, co dzieci mają w telefonach. Kiedy zobaczyłem jeden, jeden z takich telefonów, pokaz który pokazał chłopiec zdziwiłem się, ponieważ yy, no, no, zaszokowało mnie to strasznie, że, że to dziecko to było przed laty, yy, oczywiście yy, trzeba wtedy jakieś konkretne reakcje wobec rodziców zachować co to dziecko miało pościągane w telefonach. I można powiedzieć, nie wywołując tematu, stałem się człowiekiem, który musiał uczestniczyć w, czym, w czymś, w czym byłem zaszokowany. Więc tak naprawdę mówienie o tym, że to nie jest problem, jeśli chodzi o czystość i wrzucanie go ten, tego problemu, z problemem, który jest absolutnie z innej strony i, i próba jakiegoś ośmieszenia wszystkiego, no też nie jest do końca tak, jakby być to powinno. Pokazuje tutaj, tutaj to w kontekście wrażliwości, naszej wrażliwości. Oczywiście. Dzisiaj narracja szczególnie tych środowisk lewackich czy, czy środowisk po, po lewej stronie, już nie mówię o stronę polityczną, jest taka, żeby doprowadzić do, do wyrzucenia religii ze szkoły doprowadzić do tego, do ośmieszenia tego wszystkiego, co na religii jest propagowane. No a trzeba powiedzieć, że jeżeli gdzieś na jakiejś religii są sytuacje, w których to y, są nadużycia, to jak najbardziej trzeba je nazywać po imieniu. Jeżeli są na jakiej, jakiejś religii jakieś rzeczy, które są nieprawdziwe i są komunikowane, to trzeba dążyć do tego, żeby, żeby to w jakiś sposób było odkłamane. Ale te same rzeczy w kontekście chociażby pewnych treści, które są przekazywane, czyli nieprawdziwych treści są przekazywane na lekcjach historii. Często, ja pamiętam, ja miałem lekcje historii, w których, na których niestety nauczyciele, w których, których miałem, no, dali się zastraszyć i o pewnych rzeczach nie mówili albo mówili to w taki sposób, jaki dzisiaj jest pokazywana w podręcznikach do historii wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją. Jako agresor pokazywana jest Ukraina, która napadła na Wielką Rosję. Więc no, walka o prawdę idzie na, na każdym poziomie. I znowu, jeżeli będziemy mieli otwarty umysł na poziomie... Nie lękanie się tego, że czegoś nie rozumiem, a jednocześnie chcę to poznać, to będziemy coraz bardziej tą, tą prawdą się karmić. To znaczy będziemy chcieli tej prawdy coraz więcej, to będziemy wyjaśniać pewne rzeczy. To będziemy, no nie będziemy wchodzić w populizm, o którym wczoraj w filmiku mówiłem. A tu jest, tu jest znowu tego przykład. To, co powoduje, że ludzie się nakręcają, no jest celowo grillowane przez niektórych dziennikarzy, no bo klikalność w ten sposób to jest to, czym człowiek współczesny płaci redaktorom tych artykułów. Taka jest kolej rzecz. Nie wiem, czy choć trochę odpowiedziałem na, na to pytanie zadane wobec tego, tego artykułu I, i czy choć... Trochę rozjaśniłem tę sprawę. Oczywiście, absolutnie nigdy nikomu nie wolno odcinać brązoletek, nawet jeżeli by były faktycznie z, ze symbolami jakimiś piekła i innych rzeczy, dopóki człowiek sam nie zdecyduje na to. Nie wolno robić czegoś wbrew niego, czy tak samo pozbawiać go jego własności. Głoszenie Ewangelii, jak pamiętamy, Dziech Apostolskich było tak mocne, że ludzie sami oddawali wszystkie te tajemne, inne rzeczy no po to, że, że chcieli się ich pozbyć. Nie chcieli mieć z tym już żadnego, żadnego kontaktu. Na tym ma polegać to, o czym my teraz mówimy, a nie na tym, że siłowe rozwiązania stosujemy. No, no, pamiętam, jaka była kontrowersja, kiedy Zostało to wykorzystane przez niektóre media w sytuacji wyrzucenia tej figurki w Watykanie i papież powiedział, to nie jest ta droga. To, że wrzucono coś, z czym przyjechali ludzie z Ameryki Południowej, e, nawet jeżeli oszukali papieża, że to nie jest Matka Boża, tylko Pacia mama, to papież powiedział, nie tędy droga, proszę wyciągnąć z tej brutalnej figurkę, ponieważ no, wojny krzyżowe już były. To nie jest rozwiązanie siłowe. No i oczywiście niektórzy zgorszeni, jak to papież staje teraz za, za figurkami magicznymi, i tak dalej. Papież odwołuje się do wolnej woli i do tego, że człowiek poznając prawdę za nią pójdzie. Dobra, bo się rozgadałem. Zapraszam Was dzisiaj, kto będzie dość w parafii świętego, Błogosławionego Karola Boromeusza w Gdyni. Tam przez cały dzień głoszę Słowo Boże. Niech Was Bóg sławi, Bóg Ojciec syn i Duch Święty, Amen. Subskrybujemy, kto tego nie zrobił, lajkujemy. W opisie trwająca zrzutka. Świętych, do jakich się najczęściej zwracacie, wpisujemy się w komentarzach, nie jakich lubicie, tylko do jakich się najczęściej zwracacie. A z serduszkiem ci święci, którzy będą gdzieś tam zaznaczeni, wezmą udział w losowaniu kolejnej płyty wstań. Do zobaczenia jutro.